śniłam sen, pogodny sen. Był czas nadziei, czas miłości. A miłość we śnie wieczna jest. I Bóg wybacza nam słabości. Bardzo zasłużona owacja na stojąco. Daria Domicz, Alicja Szemplińska i uczestnicy programu Hit Hit Hura. Dobrze wam się spało, kochani? Oni sobie polegiwali na tej scenie, a tu działy się bardzo ważne rzeczy. Kto wymyślił, żeby zaśpiewać ten utwór właśnie z musicalu Nędznicy? Ja wpadłam na pomysł odnośnie tej piosenki. Ty wpadłaś na ten pomysł, tak? A ty przystałaś na ten pomysł. Tak. Bo ty dziewczyna muzykalowa jesteś, prawda? Przystałam na ten pomysł głównie dlatego, bo kto by nie chciał zaśpiewać z Alicją, tak naprawdę. A, to taka idea przyświecała, bardzo piękna. No, macie piękne głosy po prostu. To strach pomyśleć, co będzie w ogóle, jak będziecie miały jeszcze więcej lat, no. Masz 14 lat, a tu patrzę, że Daria ma dopiero 10 lat. To jest jakaś masakra. Gra na fortepianie, taniec, aktorstwo, fotografia, podróże, sport. Dajcie mi spokój. To ja mam już tego dosyć, no. To jest za dużo. Jest takie bardzo modne słowo w tej chwili, które może je opisać. Po prostu są mega. Mega hitem są. Znajdźmy na to jakieś określenie, wiesz. Dziękujemy pani bardzo. Bardzo super, naprawdę. Bartek. Ja wciąż zbieram swoją szczękę gdzieś tam z podłogi. Jaki to był aranż? Jaka to była poprzeczka? W ogóle takie założenia, takie aranże realizuje się miesiącami. Jak długo byście pracowały nad tym, co się wydarzyło tutaj? Tak naprawdę spotkałyśmy się parę razy. Tak. Próby w teatrach do takich wykonań, do takich poprzeczek wystawionych przez aranżera trwają miesiącami, bardzo, bardzo długo. No dziewczyny, wydarzyła się tutaj sytuacja dojrzała, niesamowicie dojrzała. Żeby pokazać wam, jak to jest trudne, to przyniosłem film Nędznicy, w którym Russell Crowe uczył się chyba rok albo półtora roku śpiewać. I niestety różnie mu to wychodziło w tym filmie. Natomiast dlatego, że on próbował kogoś moim zdaniem naśladować w tym filmie. A wy po prostu byłyście sobą i to jest najważniejsze w sztuce. Dziękuję wam za to. Dziękujemy. Także ustaliliśmy dzięki Hirkowi rzecz zasadniczą, by nie powiedzieć generalną. Russell Crowe jest mniej zdolny od nas. No dobrze, przechodzimy do punktacji. Bardzo proszę, krótko i na temat. Kasia, rozpocznij. Ja dzisiaj jestem monotematyczna w sensie ocen i oczywiście dla mnie to był totalny hit. Czyli to... Dziękujemy. Czyli właśnie tak. 6 punktów? Kirku?
krótko i na temat. To był hit. Że przełożę ten gest na słowa i Bartek. Dziewczyny, absolutnie to był hit. Trzy razy hit, 18 punktów. Daria, Alicja, gratuluję. Naprawdę, to było coś. Biegnijcie za kulisy. Udało się.